Dobre wieści, kochani, dobre wieści są takie, że jesteśmy kochani przez Stwórcę, który stworzył nas na swoje podobieństwo. Ja ciągle to powtarzam po to, żebyśmy nie zapomnieli o tym. Bo widzieliście, jak świat zapomniał na chwilę o tym, oczywiście cały świat nie jest winien. Są tacy, że nie chcieli zapomnieć, a tu nagle gadzie mózgi wymyśliły coś innego. Najpierw szczepili na muszczki, a później zrobili inkwizycję na przykład. I skłócono nas wszystkich między sobą. Nie wszystkich nas, tylko tych, że się pozwolili skłócić. Tych, że narzucono na nich takie programy. Ale teraz pamiętamy już, że jesteśmy dziećmi Stwórcy, a to znaczy, że każdy z nas jest też zdolny do tworzenia. Żeby się nie pomylić w tej twórczości, ja zawsze o sobie mówię, że jestem listonoszem. Niosę dobre wieści. Jestem narzędziem. Pozwólmy Stwórcy, który jest w nas, a jest w nas na 100%, a nawet na 200%, dlatego, bo jest wszechobecny. Duch jest wszechobecny. Świadomość jest wszechobecna. Ja jestem życiem, ja jestem Stwórcą, jest wszechobecne. A my, jako mikrokosmosy, mikroświadomości, zawieramy w sobie wszystko, bo wszystko zawarte jest we wszystkim. My w Bogu, Bóg w nas, my w Stwórcy, Stwórca w nas. Światło penetruje ciemności, to znaczy gdziekolwiek my wchodzimy, do jakiegokolwiek pomieszczenia, w jakąkolwiek przestrzeń, gdzie jest ciemno, my ją rozjaśniamy. Czy to ciemności odpowiada, czy nie? Wprawdzie ciemność od dość dawna pracuje nad tym, jak to zrobić, żeby to prawo nie zadziałało, przynajmniej żeby nie działało wszędzie. Jak dokąd się jeszcze nie urodził taki geniusz, ani nie pojawił się we wszechświecie, w nieskończoności, która jest światłem. I tak już zostanie. To są najlepsze wieści, że światło zawsze w ciemności będzie świecić, bo ciemność nie może być zniknąć, bo nie musi. Ciemność nie jest zła, ciemność jest ciemnością. Światło jest dobrem dlatego, bo dzięki światłu wszystko rośnie. Bez światła w ciemności by nic nie wyrosło. Także nic nie można tu przebiegunować, ani odwrócić kierunku płynięcia energii. Trzeba płynąć razem z energią. Jak mawiali Indianie, go with the flow. Tak płynie energia, my na tej fali płyniemy dalej i opowiadamy wokoło, czyli promieniujemy tym, co już wiemy. My jesteśmy światłem, my jesteśmy dobrem. My jesteśmy Słowem Bożym, żywym Słowem Bożym. Dlaczego? Bo Bóg jest prawem, a każdy z nas na Jego podobieństwo jest nosicielem prawa. No prawo, prawo, a jednak tu na ziemi musisz to czy owo, na przykład płacić podatki. Jedno z drugim może iść w parze. Ja mogę płacić podatki i mogę nadal głosić moje prawo. A jeżeli mi zabronią i spalą moje ciało na stosie, to będę w astralu głosić to prawo. I wrócę na ziemię, kiedy zechcę, i wyjdę stąd, kiedy zechcę, albo mi w tym pomogą. Mimo to ja na wzór i podobieństwo naszego Stwórcy, naszego Ojca, Ducha Świętego, bo to jest jedyna świętość we Wszechświecie, będę głosić boskie słowo, którym ja jestem. I to nie jest ludzkie ego, to jest to duże ego. Ja jestem. Dużymi literami. Nie to małymi. Ja jestem ego i robię, co mi się podoba. I później podlegam prawu przyczyny i skutku. Akcji i reakcji. Są sekwencje i konsekwencje. Czyli równolegle do. Żyjemy tak, jak czujemy w sercu, że żyć należy. Co czujemy w sercu? Prawo. Jest jedno prawo dla wszystkich.
Jeżeli wszyscy mają prawo jedno, wtedy jest jedność, która jest prawem. Ta jedność stanowi jedną całość. Ta całość składa się z różnych stanów świadomości, które się równoważą. Prawo równowagi jest podstawą życia. Nie chcemy ani karać, ani wieszać na lampach, jak to ostatnio, co po niektórzy piszą na Facebooku, czy w innych takich gremiach, że trzeba będzie łapać tych, którzy zawinili i trzeba ich będzie wieszać na lampach albo na słupach. To już było, nie zdał egzaminu. Tym bardziej, że zgodnie z jednym prawem dla wszystkich, ci, których dziś powieszą na lampie, wrócą drugi raz i trzeci raz, bo będą wiedzieli, że to wieszanie nas niczym nam nie przeszkadza. Bo jest jedno prawo dla wszystkich, tak samo Chrystus w naszych ciałach wraca z powrotem na ziemię. To nie jest w ciele Jezusa powrót. Tam nie jest napisane tak, że Jezus wstanie z grobu i znowu będzie uczył. Nie. Drugie zejście Chrystusa na ziemię odbywa się teraz na naszych oczach. Setki tysięcy, a nawet miliony już dzieci przychodzi na ten świat w świadomości wyższej niż ich dziadkowie i pradziadkowie, a nawet rodzice. Tu przychodzą w tej chwili nauczyciele w tych maleńkich ciałach, nie uczniowie. I dopóki poprzednia generacja nie nauczy się od nich, jak żyć, oni będą uczyć tego samego. Jak skończą to zadanie, będą kontynuować swoją naukę. To są dobre wieści, posiłki nadeszły i nadchodzą. Ciemność stara się, ponieważ nie może zatrzymać tego procesu, stara się go opóźnić. Ale to nie pomoże. I ciemność o tym wie. I dlatego jest napisane sprzed paru tysięcy lat już w różnych tak zwanych świętych księgach, i diabeł schodzi na ziemię, ale wie, że mało ma czasu. Czyli diabeł jest, czy antychryst, czy jak tu nie nazwać tej istoty, wie, że jest właściwie ograniczony duchem czasu, a to dlatego, bo nie jest w duchu świętym, w duchu świadomości. Ja jestem życiem i wszystko ożywiam. Jeżeli ja przestaję ożywiać, służę śmierci. I każdy z nas może zadać sobie pytanie w tej chwili, przed spaniem, z rano po zbudzeniu się, w każdej chwili, w pociągu, w samochodzie, siedząc na toalecie, czy ja służę życiu, czy śmierci? To jest bardzo ważne pytanie. Bo odpowiedź na to pytanie jest dobrą wieścią. Jeżeli ktoś mówi, a ja służę śmierci, good luck, Charlie, umieraj. Wcale nie mamy nic przeciwko temu. Ale jeżeli ktoś służy życiu, ten razem z nami służy życiu, czyli służy sobie samemu, bo jest życiem, nie formą życia. Jest życiem, które ożywia pewną formę. A to nie jest to samo, co forma życia. Form życia jest nieskończona ilość, ale życie jest tylko jedno. Dlatego Bóg jest tylko jeden. I to nie ma nic wspólnego z monoteizmem, tylko to ma coś wspólnego z tym, że czujemy w każdej chwili, w każdej sytuacji obecność Stwórcy. A czujemy dlatego, bo On jest wszechobecny. Nie byłoby dobrych wieści, gdyby Stwórca nie zaopatrzył mnie w pewien sprzęt, którego potrzebuję w świecie trójwymiarowym, żeby przekazać dobre wieści. Nie moje, tylko od Stwórcy, który mówi: dzieci, moje kochane dzieci, mam do was zaufanie, że będziecie głosić to, co jest prawem, prawem życia. I każdy z was może nadawać teraz dobre wieści. O ile chce, o ile się o to modlił, o ile tęsknił za tą chwilą. Bo modlenie się jest komunikacją, a bez komunikacji jedność by się rozsypała, całość by przestała być całością. Komunikacja jest klejem wszechświata. To jest dobra wieść. Widać to w każdej rodzinie, czy to jest patologiczna rodzina,
gdzie nie ma komunikacji. A jeżeli jest nawet jakaś negatywna komunikacja, to to jest parodia, tragedia, ale na pewno nie rzeczywistość. To są dobre wieści. Więc jeżeli należycie do jakiejś ziemskiej rodziny, podejmijcie decyzję. Chcę służyć życiu, albo chcę służyć śmierci. Chcę żyć w radości, albo chcę cierpieć razem z innymi. Jak będziesz cierpieć świadomie, będziesz się wzbogacać i poszerzać sobie stan świadomości. Ale jak będziesz słyszał, że mówisz, czemu na mnie znowu coś spadło, czemu mi się coś ciągle nie udaje, czemu nikt nie chce ze mną współpracować, czemu i tak dalej, to znaczy, że nie wiesz dlaczego, to znaczy, że żyjesz w niewiedzy, a to znaczy, że właściwie ignorujesz samego siebie, bo jesteś boskim prawem. Przestaję siebie ignorować od tej pory i będę żyć jak należy. Prosimy. Welcome to the club. To są dobre wieści. Każdy z nas jest żywym słowem. Z takich słów składa się jedno słowo. Ja jestem. I każdy z nas jest ja jestem. I z tych cząsteczek składa się wielkie ja jestem. To jest jedność. I to jest przyczyną równowagi, jest jedność. Można to nawet przyczynowo wyjaśnić. Ponieważ jest jedność, dlatego jest harmonia. Ponieważ doszło do harmonii, całość istnieje. Ponieważ jest istnieje, istnieje wieczne życie. A jeżeli życie jest wieczne, to wszystko poza życiem rozpuści się w boskim eterze. Satana chciała, żeby wszystko się rozpuściło w boskim eterze i przeniknąć to, co się rozpuści, swoją świadomością. I tak jak ja będę grać, tak wszyscy będą tańczyć we wszechświecie. To się nie udało. Trzeba to wybaczyć, siostrze Satanie. Życzyć jej bon voyage w drodze z powrotem do domu. Chodź z nami. To jest dobra wieść. Nikogo nie wieszamy na wieszakach, na krzyżach, na słupach, nikomu nie będziemy strzelać w potylicę, nie będziemy nikogo karać, ani nie będziemy niczego nagradzać. Wrócimy do rzeczywistości, nie do normalności, bo nie ma żadnej normy. Tylko jest ja jestem życiem. I to nam wystarczy. I z tym was zostawiam. Do następnego razu, kochani. Do następnego razu.